Witam wszystkich bardzo serdecznie po tygodniowej przerwie. Jest nowy sezon Kwadratowej Masakry. Tygodniowa przerwa była związana z tym, że był wyjazd, potem troszeczkę nie wiedziałem co nagrać, ale już wiem. Ja jestem w gierce z Zdzisławem Kretem, ponieważ nowy sezon odbiera się na roleplayu, jak już wiecie pewnie od innych twórców, a jak Miki obok mnie? Au. Jest moim synem. Jest moim synem Xavery Ray, czyli X-Ray. Wiadomo o co chodzi. Taki men trochę. I dzisiaj postaramy się otworzyć biznes z enchantingiem oraz z ekspiarką. Nie wiem, czy mi nam się ekspiarka uda, ale na pewno enchanting powinien nam się udać. Tylko, że tak. Ja jestem kopaczem, właśnie, jak to się nazywa? Górnikiem. Ja jestem górnikiem, a Miki jest kowalem, czyli Miki może enchantować. Ja niestety nie mogę, mam 58 level i nie mogę nic z tym zrobić. Niedługo będzie opcja sprzedawania levela, to wtedy będę mógł sprzedać swój level, bo wiecie, ja tryhard spocony i tak dalej, a Miki jest kowalem, czyli on może enchantować, on może robić diamentowe kill-offy, jak mi zrobi na przykład kill-off, ja nie mogę widać sobie sam zrobić. Tak, widać po stroju. I dzisiaj postaramy się ogarnąć tak. Potrzebujemy budowniczego, potrzebujemy farmera, który nam rozmnoży krowy, ponieważ znaleźliśmy dwie krowy i farmer nam je rozmnoży i będzie troszeczkę roleplayu i sami ocencie w komentarzach, jak ten roleplay wyszedł. Zostawcie suba, łapkę w górę na start i zapraszam was do odcinka. Będziemy próbować zrobić enchanting. Papier i skóry. Uda nam się, synek? Ez? Zapraszam was do odcinka. Dlatego lecimy tutaj. Lecimy tutaj. Jest dobrze z krowami. Lecimy tutaj. Dawaj krowy, chodźcie, chodźcie. Czy pan potrafi zrobić bibliotekę z książek? A państwo nie potrafią? Jeszcze mnie nie uczyli. Ja, wie pan, ja kopię łapami. Ale z racji tego, że ostatnio pan świetną pracę zrobił u nas na dachu. A, teraz świetną, rozumiem. I pochwalam tę pracę mega, to bym potrzebował pana, że pan sprawdził, czy może pan to zrobić. Dobrze, mogę sprawdzić, czy mogę to zrobić. Super, pewnie. Super, bardzo mi się to podoba. Ja w ogóle z panem jest, widzę, że trzeba super. By napisać do bóstwa jednego, jeśli nie mogę używać enchantowanych rzeczy, nie wiem czemu. Naprawdę? Musimy rozkminić to dlaczego. Proszę pana, proszę tutaj na dół ze mną. No idę. Ja panu pokażę. Synu, gdzie zostawiłeś te rzeczy? Tu są, dobra. Proszę pana, tu są potrzebne rzeczy na bibliotekę, proszę sprawdzić, pan może to zrobić. Nie, nie mogę. Ojoj, ojoj. Myślałem, że to umiem, no ale niestety nie. No ja też myślałem, że to potrafię i też niestety jednak... Ciekawe, kto potrafi. Dzień dobry. Dzień dobry. Mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. O, bo dzisiaj problemy z gardłem. Jest pani naszym zbawieniem. Proszę pani, proszę za mną. Ale czy to jest bezpieczne? Tak, bardzo bezpieczne. Proszę mi zaufać. Proszę do domku, tutaj ale zapraszam. Ale pięknie tu. Chciałabym przyjechać tutaj na wakacje. Czy będą kiedyś tutaj takie możliwości? Oczywiście, ale przygotujemy tutaj specjalnie pokój. Czy to jest pensjonat? Na razie tak. Tylko, że jeszcze jest niedokończony, jak pani widzi, jest w remoncie. I potrzebuję pani na dole. Proszę za mną do piwnicy. Ja mam fajne małe kotki, ale no nie będę pani wskazywał. Proszę, proszę, tutaj tędy. Proszę pani. O, jakie zbiory. W tym pokoju. Biblioteka. W tym pokoju. O nie, jaka trzymamy mućkę razy 6. Proszę pani. Ojej, czy ja mogłabym jedną się zaopiekować? Oczywiście, ale potrzebna jest pani do tego, żeby je rozmnożyć do ilości około 30. Czy jest pani w stanie to zrobić? Czy w zamian za to mogę sobie przygarnąć ze dwie takie panny? Oczywiście. My w tym momencie potrzebujemy takiego surowca jak skóry. I potrzebujemy tych skór, proszę pani, już pani mówię, około, tu mam jeden, około 35. Czy w zamian za to, że pani nam takie skóry ogarnie, to możemy pani dać te krowy, plus oczywiście to, co pani sobie zażyczy? A drodzy panowie, a co z tych skór będziecie wytwarzać? Tutaj, proszę za mną, tutaj. Z tych skór zbudujemy biblioteki, które posłużą nam do otwarcia nowego biznesu, który będzie po prostu posłużył nam do tworzenia magii na przedmiotach. Wspaniale. Nawet w zamian będziemy mogli zenchantować pani motykę, na przykład. Na najlepszy enchant, dokładnie. Możemy się umówić tak, że zrobię panom 30 przepięknych, zdrowych krówek. W zamian za to zabieram dwie. Tak. I dostanę jeszcze jakiś taki itemek ekstra, z którego będę się jarać na maksa. No i umówieni. Łapka na umowę? Łapka. Ojoj, bolało. Boję się bić. O, dziękuję. Ja mam dużo. A, no to biorę. dobra, to co mi zrobicie? A co pani by chciała?
co pani by chciała? No, ja w sumie jestem królową motyki. Albo wiecie co? Ja nie mam w ogóle ubrania. A czasami biją mnie takie brzdale. Sekundka. Interesy z panami to jest naprawdę przyjemność. Proszę bardzo, nowe wdzianko. A jaka jest wasza w ogóle specjalizacja? Ja jestem, proszę pani. Ja jestem kowalem, tutaj chyba widać po ubiorze. Ojej, to może damy radę, chociaż już nie będę tak się rzucać, ale przyznam się wam szczerze, że jak coś kopię, jak kogoś zabijam, to wiecznie mi się te narzędzia psują, bo materiał nietrwały, wiecie o co chodzi. Oczywiście. Kamienny to bardzo, bardzo nietrwały jest, bardzo. Jakie pani narzędzia potrzebuje? No właśnie jakiś kilofik. Ojej, jak cudnie. Co jeszcze mogę poprosić? Łopatę. Ojej, panowie. I motyczkę? Motyki niestety nie możemy wytworzyć, to... ale... od razu ulepszoną. Ale motyczkę byśmy od razu zrobili ulepszoną, jak pani nam tutaj towar dostarczy, to my zrobimy, ulepszymy tą motykę i od razu pani ją dostanie. Dobrze. To jeśli panowie gotowi, to możemy iść na moją posesję. Tak, to chodźmy. W drogę. Uważać po schodach. Ojoj. Co ten pan robi? Ile? Siedem. Ile? Siedem. Pani Rosalio, chwilka. Dobrze. Ile się należy? Jakby co pani Rosalio, dalej deal aktualny tutaj, tylko 7. Tak. 7 skór. Sekundka. To... Ale powiem szczerze, tak dziwnie wchodzę sobie do salonu takiego głównego, a tu tam 5 bloków. Z góry damy więcej. Tak to jest, bogactwo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. 5 z góry. Dziękuję. Dobra, chodźmy. Synek. Dobrze, interesuje mnie. Dobrze. Bardzo kibicuję. Dziękuję. Dziękujemy. Jak coś, to pani będzie miała tutaj u nas. Przyjemność. Pani będzie miała u nas tutaj zniżkę do końca życia. Okej, ja muszę to zobaczyć. Czy ja mogę to zobaczyć? Być. Jak to działa? Proszę tam sobie wejść na spokojnie. Jest 6. Ale pokczam! Ile tego towaru? O, ale jak nie są zestakowane, to widzę, że się robią małe te mądrze synu. Mądry syn. A wolny? Kawalier? Wie pani, no jak pani tutaj dobrze wykona robotę, to ja polecę. Ja tutaj rękę syna oddam. Pracowita kobieta na wagę złota. Ja tutaj rękę syna mogę oddać, tylko on młodziutki. On młodziutki. A ile lat ma? 18. O, ja mam chyba 19. O! Ja tutaj zrobię sobie, może to będzie niebezpieczne. Ale, synu, gdzie mamy węgiel? Tu mamy węgiel, dobra. Ale zrobię sobie w trakcie czekania takie małe coś. O! Uwaga, żeby się nie spaliło nic. O! Jezu, to się podpali coś może chyba, wiesz? O. Ojej, tak w domu? Ja bym to dał do pieca, wiesz? Ojcze. A my nie możemy chyba sobie. Ale tutaj pani Rosalia to może zrobić. A, możemy! Co, mogę? Możemy przypalać. Możemy? Tak! A. Ryby można. Ale jak? Super. Do pieca wsadzić. Dobra, to rozwalamy, żeby tu się nic nie spaliło. O. 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 Dwa węgla. Mam te wasze ryby, mogę wam oddać. A, proszę sobie zatrzymać, ja tu mam. Naprawdę? Pieca, nie, mam dużo. Że nigdy ryby. Ryba, dobra. Uwaga, uwaga. Co? Tak, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Co się dzieje? O nie. Synek, zrób to się wdzianko. Co zrobić? Wdzianko tatusiowi zrób. Naprawdę? Zrób tatusiowi wdzianko, zaufaj synek. Jezu, co to w ogóle? I jak tatuś wygląda? Może na cikoritki tatuś wychodzić teraz? Jedno. Pani Rosalio, proszę zobaczyć, tak? jak wyglądam. Jak milioner. A, ładnie. No nie wiem. Czy się boją takich bogatych chyba? Ja bym poczekał na enchant, ojca. Ale garniaczek. Nie, ja go odłożę do szafy. Ale synek, mam pomysł. Poczekaj sekundkę, poczekajcie na mnie tutaj. Aha. Jezu. A ja tego już szukałem, synek. Dobra, o. O, i tutaj garnitur tatuś odstawił, synek. Co ty o tym sądzisz? Jezu, ja nie widać, że to w ogóle takie... Wow! To błyszczy się, no błyszczy. No błyszczy się, ale może się jeszcze bardziej błyszczeć, tylko potrzebujemy właśnie tych skór do tego. Więc niedługo będzie się błyszczał. Teraz cię nauczę męskiej roboty. Ja bym poczekał, żeby się rozmnożyć. Co rozmnożyć?
Nie uciekaj. A. A. Nie wal mnie. A. Uważaj tych drugich. O nie, nie wal tych drugich. Chodź, zobaczymy. Zero. Dobra, trzymaj, chodź. Chodź. Trzymaj 14. I zrób ile trzeba i zobaczymy ile wyjdzie. Źle. Jeszcze jedno. Tak, jeszcze no. To rozwal. Ojcze. Chodź do postaw, mnie. Postaw. Tak, mamy to. Przyjdźcie się pochwalić, jak zrobicie. Już zrobiliśmy, ale nie możemy się pochwalić, bo to jest w domu tutaj. Możesz przyjść do nas, jeżeli tak, tak. A, to przyjdę, wiesz co, najpierw tutaj ogarnę, żeby zwierzaki mają tak ciasto, że boję się, że mnie odbiorą, ja. Dobra. Aj, dobra, słuchaj mnie, mordeczko. Jakie teraz plany są? Mamy to. Który masz level, powiedz mi? 19, niestety. 19 level, 58, kurczę, ani nic z tym zrobić. Ale mogę zobaczyć, co... Daj mi na przykład coś i zobaczymy, co... To, co jest najważniejsze teraz? Kill-off jest najważniejszy. Kill-off. Dobra. To zróbmy kill-off. 3 diamenty. Sekundka. Przygotuj już patyki. Proszę bardzo. O, zebrałem z powrotem, czekaj, ja ci rzucę to w ten sposób. Dobra, chowamy skrzynkę naszą tajemną. I teraz zrób kill off i zobacz, co nam z tego wyjdzie. Tylko na razie nie rób, oczywiście. Ja tak nie mówię, no tak nie mówię. Wydajność 4. Wiesz, zawsze jakieś bonuski mogą. A zrób wydajność 4, może będzie jakaś niezniszczalność. No nie mogę, nie mam się z tego levelu. Aha, a niżej co masz? Takie co możesz? No wydajność 2 i wydajność 2. Dobra, to się na razie nie opłaca, więc... Musimy 30 level wbić, no. Tak, wbijemy sobie 30 level, więc jak na razie, kochani widzowie, widzicie, w naszej chacie mamy enchant, jedyny na serwerze. Trochę poświęciliśmy czasu, bo pół dnia na to poświęciliśmy, żeby to zrobić. Niestety sami nie mogliśmy wszystkiego zrobić. Dobra, dziękuję za kill-off. Sami nie mogliśmy wszystkiego zrobić, ale... Niedługo wejdzie opcja sprzedawania levela, więc wydaje mi się, że przy moim levelowaniu będę mógł sprzedać level mojemu, że tak powiem, no w grze synowi, Mikiemu, to jest jak Miki. I zrobimy ekspiarkę też. Więc w następnym odcinku będzie zrobiona ekspiarka. Mam nadzieję, że jakaś innowacyjna, a nie taki mobgrinder zwykły. I przy okazji wam zrobię do tego poradnik, jak to zrobić, więc zapraszam was na następny odcinek. Zostawcie suba, łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.